Znajdujemy się teraz na ulicy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej i przejedziemy sobie przez skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego. Najpierw pojedziemy sobie w lewo w kierunku hali Centrum i Aquaparku Nemo i następnie tam gdzieś sobie zawrócimy i przejedziemy to skrzyżowanie jadąc od parku w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Skrętu muszę ustawić się na lewym pasie. Zwrócę tutaj uwagę na znak, który nam wskazuje, w jaki sposób trzeba przejechać w lewo to skrzyżowanie. Pierwszą jezdnię nam skręcić nie wolno. Stawiam się szeroko na prawym pasie. Uważam tutaj na sygnalizator. I zielone ruszam. I wykonuję skręt w prawo. Mam zielone światło. Uważam na pieszych, na rowerzystów, którzy tutaj mają ścieżkę. I tutaj wykorzystamy sobie jakieś miejsce parkingowe, żeby zawrócić. I teraz jadąc od strony parku przejedziemy w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Skręt, który przed chwilą wykonaliśmy, skręt w lewo, dokładnie w taki sam sposób wykonywałbym jadąc od ulicy Legionów w kierunku ulicy Dąbrowskiego. I analogicznie przejazd na wprost, taki jak wykonamy w tej chwili, dokładnie tak samo wykonałbym jadąc z ulicy Dąbrowskiego w kierunku parku. Co do zawracania, to myślę, tutaj sprawa jest prosta, tak jak na każdym skrzyżowaniu. Trzymam się blisko lewej, objeżdżam wyspę dookoła. I wykonuję skręt w lewo i czekam na zielone światło, aby wykonać skręt w prawo. Po skręcie uważam na pieszych. Gdyby w tym samym czasie mieli zielone światło, oczywiście piesi mają pierwszeństwo w takim momencie.